Dlaczego uczysz się i się nie możesz nauczyć? To trochę tak jak z silnikiem. Wlewasz paliwo i zalany silnik. To im więcej wlejesz paliwa, tym lepiej ci samochód będzie jechał? Lepiej ci odpali? Nie. Pewnie doświadczyłeś tego. Jak zalany silnik. Albo wyobraź sobie, że jesteś łucznikiem. I teraz będziesz robił coraz lepsze strzały. Coraz ostrzejsze, coraz dokładniejsze, coraz lżejsze. I będziesz napychał sobie kołczan tymi strzałami. Masz aż tak wielki kołczan, że on jest tak ciężki, po prostu masz tam już setki strzał w tym kołczanie i co? I nic. Wystarczy, że masz na początku jedną strzałę, ale zaczniesz strzelać. Strzel niecelny. Na podstawie niecelnego strzału jest o wiele łatwiej oddać celny strzał niż od początku. Od samego początku trafić w dziesiątkę. To trochę tak, jakbyś chciał wygrać w totolotka i przez całe życie miał tylko jeden los i miał od razu skreślić dobre liczby. Co prawda, w totolotku jeszcze jest tak, że jak jeszcze częściej i więcej skreślasz, to twoje szanse i tak mizernie rosną. W totolotku jest tak, że masz jedną na 14 milionów szans. Większa szansa, że cię piorun trzaśnie w Polsce, gdyż większą liczbę osób piorun trzaska w Polsce co roku niż jest osób, które wygrywają w totolotka. Zatem nie chodzi o to, żebyś trafił za pierwszym razem. Chodzi o to, żebyś strzelał. Czy nie chodzi o liczbę strzał, jakie one są wspaniałe. Chodzi o to, żebyś strzelał. Bierzesz jedną, strzelasz. Bierzesz kolejną sobie, robisz i strzelasz. Cały ten proces powoduje, że będziesz miał postęp w komunikacji, a nie tylko w nauce. Mam wielki bagaż wiedzy. Czyli porównanie do nauki angielskiego jest takie, że ludzie się uczą za dużo teorii. Szkoły uczą za dużo teorii. Strzała powinna wyglądać tak i tak. Powinna mieć taką długość, taką. Strzały należy wyprowadzać pod kątem takim. Napięcie cięciwy powinno być takie. To wszystko trzeba wiedzieć. Natomiast ja spotkałem kiedyś w lesie człowieka, który strzela z łuku. I on zaczął mnie uczyć, jak się strzela z tego łuku. Powiedział, nie celuj, nie mierz, tylko niejako strzelaj ze swojego wnętrza, ze serca. Prawie, że z zamkniętymi oczami. Naciągasz i strzelasz. To jest tak zwane strzelanie z podświadomości. Niesamowita rzecz. Jak zacząłem od razu trafiać, kiedy się wyluzowałem i zrelaksowałem. Na tej samej zasadzie, jak chcesz się nauczyć boksu, to idziesz na kurs i nauczyciel się sadza w ławce i mówi: tutaj na tym flipcharcie przećwiczymy teraz, zobaczycie, jak wyglądają ciosy, więc ciosy należy wyprowadzać pod kątem 60 stopni, z prędkością 50 metrów na sekundę, cokolwiek by on tam mówił. No i teraz zdajesz test, na teście odpowiadasz, z jaką prędkością należy wyprowadzać ciosy. No, czy 5 km na godzinę, czy 30, a może 90. I teraz dwie odpowiedzi są bzdurne z tego, co już wiesz, że kompletnie nie pasują. Dwie są porównywalne, także jak zakreślisz jedną, to i tak masz 50%, że zdasz ten test. I w tym momencie zdajesz ten test, wracasz do domu i machasz swoją karteczką i mówisz: moi drodzy, moja droga rodzino, mamusiu, tatusiu, zdałem egzamin z boksu. No pokaż to świadectwo, no wspaniałe świadectwo.
I co? Wychodzisz na ulicę, trzask, prask i pyszczek obity. A przecież miałeś piątkę. Piątkę z boksu. Tylko pytanie, czy ty na tym treningu wszedłeś na ring? Czy na tym treningu ćwiczyłeś tę wiedzę? Odrobina teorii bliska zeru. Gdyż teoria zawiera się w praktyce. Jestem zwolennikiem praktyki, dlatego że jest przerost teorii. Zatem dlaczego ci nie działa ta nauka? Bo nie wchodzisz na ring. Potrzebujesz wejść na ring i poczuć. Jak to mówił mój znajomy, dzierżyć te strachy. Stój tam i dzierż te strachy. To znaczy w ogóle doświadcz tego, że stoisz na tym ringu. Że jesteś w sytuacji, kiedy trzeba coś powiedzieć. A no właśnie, nie zawsze wiem, co powiedzieć. Nie zawsze umiem. Nie... Okej, okay, radzę sobie z tą sytuacją. Na początku radzę sobie z tą sytuacją, że jest ten lęk. I małymi krokami, okej, powiem coś. Yes, no, good, bad, problem, no problem. I zaczyna się coś dziać, zaczyna się magia. Pach, 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 pach. Hej, mam moc. Mogę się obronić, mogę zadać cios. Jestem pełnoprawnym uczestnikiem tego ringu. Oczywiście robisz to z trenerem, który nie zmasakruje cię zaraz przy pierwszym treningu. I będzie z tobą delikatnie cię zachęcał, trochę cię poboksuje, trochę cię sprowokuje, żebyś się obronił. Potrzebuje ci zależeć na tym, żeby się odezwać, tak jakby ci zależało na tym, że chcesz przeżyć. Dlatego wyprowadzasz te ciosy, bo chcesz przeżyć. I ten sam instynkt przetrwania potrzebujesz włączyć w mówieniu. Potrzebuje ci bardziej zależeć na tym, że chcesz coś powiedzieć, niż jak to powiesz i co pomyślą sobie inni. To są dwa główne hamulce. Więc tak, jak to było w szkole, no co zasada mówiła, że... Ale to w tych sytuacjach, które regularnie, ale jak w tej chwili... Dobrze, i wtedy, jak w tej chwili, to końcówka, ale nie tylko muszę pamiętać o końcówce. I w tym momencie to jest już jeden problem, to jest... jeden hamulec i w tym momencie się włącza. No tak, ale ja może nie powiem tego dokładnie. Ja nie powiem tego dokładnie, to co sobie pomyślą inni. Jak ja będę wyglądał z takim krzywym angielskim? Masz takie dwa... Wyobraź sobie, w samochodzie masz dwa ręczne hamulce. Nie tylko z jednej strony, ale z drugiej. I zaciągasz tak. Jak chcesz jechać na takich hamulcach? Od razu mówię, jak z kim ćwiczę angielski. Wszystko, co powiesz, będzie użyte. Na twoją korzyść. Nie jesteś w stanie zrobić błędu. Bo wszystko, co powiesz, będzie dobre. Pod tym kątem, że jesteś obecny, jesteś aktywny, podjąłeś ryzyko i zastosowałeś pewną logikę i odezwałeś się. I teraz mamy to wszystko i to jest piękne, i to jest dobre. Czy powiesz bardziej, czy mniej poprawnie, to za chwilę można to przepracować lub na tę chwilę nawet zignorować. Zależy, na czym się skupiamy. Poprawienie każdego możliwego błędu od razu, na raz, może też doprowadzić do tragedii. Także jestem za poprawianiem. Ale dopiero w odpowiednim momencie, w odpowiedni sposób, w odpowiednim czasie, tak, żeby móc pomóc temu bokserowi lepiej się czuć, bo ostatecznie chodzi o to, żebyśmy się dobrze czuli z ludźmi w świecie, w tym otoczeniu anglojęzycznym i sami ze sobą. Żebyśmy byli z siebie dumni, zadowoleni, że wiemy, że mamy postęp, poczyniliśmy ten krok otwarcia i rozwoju i że możemy być z siebie dumni, że jesteśmy wspaniali, że stać nas na więcej i pokazaliśmy więcej. I can't speak English. Ja też mogę mówić po angielsku. To uczucie jest takie wspaniałe. I tego ci życzę z twoim trenerem i ze twoim treningiem.